wszystkim, witajcie na kanale Maliwo. Dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę, więc rozstawiamy. Co rozstawiamy? Zaraz się dowiecie. Mamy wielkie pudło i będziemy to zaraz otwierać. Będzie taka zabawa, że wow! Mamy gości, cześć dziewczyny. Emilia, Laura. Wow! Co to jest, Mikołaj, na twojej przyczepce? Co to jest takie wielkie pudło? Jak widzicie, ta paczka jest olbrzymia, dlatego nie da rady ją przenieść. Mikołaj musi nam pomóc i przewieźć tą wielką paczkę swoim samochodem. I oczywiście swoją przyczepką. Miki jest już na swoim aucie. Zaraz będzie przewoził specjalny pakunek. A teraz pytanie dla spostrzegawczych. Co będzie w tej wielkiej paczce? Zostawcie komentarz. Nie zdziwcie się, ale potrzebujemy mnóstwo miejsca, żeby otworzyć tą paczkę. Za chwilę zobaczycie, co się w niej kryje, a jest naprawdę olbrzymie. 5000 łapek w górę i robimy kolejny challenge. Po drodze jeszcze kilka ujęć do shortsa. Dojechała nam właśnie wielka paczka. Co tam w środku może być? Zgadujcie. Emilia, co tam w środku może być? Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia? Zjeżdżalnia, tak? Tutaj chodzi. Wow. Dzisiaj będziemy otwierać ogromny, olbrzymi plac wodny ze zjeżdżalnią. Wszyscy się tam zmieścimy. Wszyscy, wszyscy. Pomóżcie mi to teraz zdjąć z tego wózka. To jest za ciężkie. O nie, Laura, pomocy. Sposobem. Uwaga. Dobra. O, mam, uwaga. A teraz otwieram. Uwaga, uwaga, chodźcie, zobaczcie. Wow. Przewracamy i wyjmujemy opakowanko. Wszyscy razem. 3, 2, 1. O! Chodzące pudło! Mikołaj, goń pudło! Pudło w pudle! Koszyk, przyda się taka zimna woda. Domek, homek, zjeżdżalnie. Przewracamy. Wow! Będzie miało 2,5 metra wysokości, a 5,5 metra szerokości to będzie miało. To będzie wyższe ode mnie o metr i będzie szerokie jak ja razy 3. To co, otwieramy? Słuchajcie, dzieciaki, otwieramy. Mikołaj, gdzie jesteś? Ty, nogę ci tylko widzę. Teraz wasza robota. Wyciągamy. Co tam jest? Gdzie jest makaron? Masz rację, to jest makaron. Dobra, wyciągamy, słuchajcie. O, Laura wyciąga. Idzie jedno pudło. O ja! Mamy coś? Mamy wąż. Jak takie małe, to takie duże będzie. Wyciągam. Mikołaj, zobacz, to jest fotelik. Mikołaj, gdzie ty jesteś? Pokaż się. Czyżbyś byś tutaj był, Mikołaj? Halo? No to dawaj, 3, 4. A teraz rozwijamy, no rozwijaj. Ja mam pomocników dzisiaj. Emma, to można zwinąć w to. 3, 4. Teraz z drugiej strony. Bez pomocy nie dałabym sobie rady. Zobaczcie, jakie to jest duże. 5 osób to rozkłada. Takie ogromne. Teraz to będziemy pompować. Tu jest do pompowania rękaw. Tylko jeszcze odpala pompkę. Odpalamy, Mikołaj, odpalaj. W stawie jest pompka. Wow, Mikołaj, chodź szybko zobacz. Nadszedł czas pompowania, odpaliliśmy drona, żebyście sami zobaczyli, jaki jest efekt pompowania. Sama jestem ciekawa. Będzie się teraz podnosić. Podnosi się teraz zjeżdżalnia. Zobaczcie, to jest w ogóle ścianka wspinaczkowa z tej strony. No. Tutaj trzeba się wspiąć. No. Wow. Ale
Są nawet armatki wodne, ale będzie zabawa. Można piłkę wrzucać. Jest podwójna zjeżdżalnia, zobaczcie, można robić zawody. To jest park wodny z dwoma zjeżdżalniami, ścianką spinaczkową i działkami wodnymi. Dawaj, dasz radę. Ja zjeżdżam. Miki. No i dał, super. Najpierw testujemy basen bez wody, ponieważ świetnie się sprawdza jako dmuchaniec. Zjeżdżać też można, albo zbiegać jak Mikołaj, lub zjeżdżać na brzuchu jak Laura. Albo skakać jak króliczek, albo jak Emilka. Ema? Żyję. Żyjesz? Laura, specjalista od montowania wężyków. Jest też piłka i kosz do gry. Ścianka spinaczkowa, można się wspiąć i wejść, nawet we trójkę. Mikołaj sobie zawsze poradzi. Ale dajesz radę. Kilka prób i Mikołaj rachu ciachu jest na górze. Teraz ja sobie stoję, zobaczymy, czy podaną no, wytrzyma. Mikołaj, wchodzę tam. Ale to ciężko, się wchodzi, widzisz. No tam pisze, że od 5 lat. Wejdę, jestem. Ja jestem za duża. Nie, nie ma wody. Ale zjechałam! Przecież piła do kota. Jestem z siebie dumna, przetestowałam. Wspinamy wodę. Leci woda! Leci woda! Uwaga! No dawaj, co się boisz? A teraz to, co najlepsze, czyli zabawa w wodzie. Działka wodne też już działają. Mikołaj na strzelanie. Mikołaj dobrze wie, jak się nimi posługiwać i atakuje dziewczyny. W trakcie robiliśmy ujęcia dronem, ale Mariusz był tak zaabsorbowany basenem, że nie zauważył gałęzi i stał się wypadek. Na szczęście dronowi nic nie jest. Dalsze szaleństwo w wodzie, mega fajnie, że ten basen ma aż dwie zjeżdżalnie. Zabawy nie ma końca. Dziadek polewa, żeby zjeżdżalnia była bardziej śliska. Dzieci już się pomęczyły. Świetna zabawa, następnym razem ja też skoczę, może sobie zrobimy jakiś challenge. A teraz już dmuchawa wyłączona, trochę opadł, ale czeka na następny raz. Taka była zabawa, że szok, ale to nie pierwszy, ostatni raz, kiedy go odpalamy. Następnym razem będzie challenge. Dajcie znać w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić w tym basenie. Może napełnić go kulkami, albo slime'em, albo zrobić 24 godziny w basenie, tam byśmy spali. Będziemy to teraz pakować, tą małą torebkę. Nie masz większej trochę? Składamy basen i się z Wami żegnamy. Jeśli podobał Wam się film, to zostawiam łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał Marivo i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!